Nazywam się Bartłomiej Szmaj i jestem w BP dyrektorem marketingu flotowego na Europę i rynki wschodzące. Od ponad 20 lat zajmuję się marketingiem w czołowych globalnych koncernach, a jeszcze dłużej fotografuję. W zeszłym roku obroniłem pracę dyplomową pod tytułem Transformacja na Akademii Fotografii w Krakowie. Do opracowania tego projektu zainspirowali mnie internauci komentujący moje archiwalne zdjęcia zaprezentowane na fanpage'u promującym historię mojego rodzinnego miasta. Sugerujący, że od lat 90. niewiele się zmieniło. Doświadczenie to zachęciło mnie do spojrzenia na otaczającą rzeczywistość z nowej perspektywy. Aby zbudować przekaz zachęcający do refleksji nad naszą transformacją gospodarczą i światopoglądową, postanowiłem przyjrzeć się bardziej krytycznie mojej najbliższej okolicy. Zależy mi na tym, aby widz otrzymał informację znacząco odbiegającą od przekolorowanych obrazów. Promowanych w mediach, a w szczególności w reklamach, z którymi jestem na co dzień związany zawodowo. Dlatego też współczesne fotografie wykonałem w nocy i zestawiłem je z archiwalnymi, budując klimat nostalgii i przemijania. Przygotowana tu opowieść fotograficzna wzmacnia moje przekonanie, że jesteśmy ciągle w połowie transformacji gospodarczej i nie powinniśmy odcinać kuponów, tylko świadomie inwestować w dalszy rozwój kraju oraz jego obywateli, a w szczególności tych najmłodszych. Taką właśnie filozofię wyznaje Akademia Przyszłości, która pomaga dzieciom w budowaniu własnej wartości, odzyskiwaniu wiary w siebie, pokonywaniu blokad i walce o swoje marzenia. Dlatego też postanowiłem wesprzeć tę inicjatywę, organizując zbiórkę na jej cel. W zeszłym roku moja wystawa Transformacja została zaprezentowana w Studio F7 na terenie Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Wtedy udało nam się zebrać 5000 zł, za które Akademia Przyszłości ufundowała piące dzieci wsparcie dedykowanych mentorów. W tym roku moja praca dyplomowa transformacja jest prezentowana w ramach wielkopolskiego festiwalu fotografii imieniem Ireneusza Zjeżdżałki. Można ją obejrzeć do 25 października w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie. Dlatego też postanowiłem ponownie wesprzeć Akademię Przyszłości. Mam nadzieję, że podoba Wam się pomysł na łączenie mojego doświadczenia marketingowego z fotograficznym w celu inwestowania w rozwój dzieci, tak aby sukcesem kontynuowały naszą transformację. Jeśli tak, to wejdźcie proszę na stronę bit.ly ukośnik. Wspieram Akademię Przyszłości i zasilcie konto Akademii Przyszłości. Zróbcie, proszę, to niezwłocznie. Zbiórka kończy się za parę dni. No, i oczywiście zapraszam do Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie. Poznacie tam moją interpretację naszej transformacji.